Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy Fashion Famous z widzami. Dzisiaj gramy na dwa wymyślone tematy przeze mnie, czyli ubieramy się za moby w Minecraft. Myślę, że to będzie bardzo ciężkie zadanie, bo słuchajcie, przebrać się na przykład za zombiaka, krypera, pająka i tak dalej, tu w Fashion Famous wcale nie będzie tak łatwo, bo niestety są tu pewne ograniczenia w strojach, ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, jeśli chcecie, abym wygrała, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzindzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastek.pl, bo jest nowa książka, moja już trzecia książka. Do it yourself, tak jest, moby. Piszę im jeszcze raz. Moby w Minecraft. Nie skiny, tylko moby. Dobra. Okej. Okay. Jakie chcecie? Jakie chcecie? Tu każdy wiecie, wybiera sobie co już tam yy, woli. Ja pomyślałam sobie, że na początek ubrałabym się za pająka. Więc musiałabym tak zobaczyć, czy jest jakaś opcja pomalowania się na czarno. Jest, ale na razie. Chciałabym tego robić, ale dobra, już to zrobię. Niech będzie, już to zrobię, bo się boję, że później tego nie zdążę zrobić. Okej, okay, jestem czarna. Teraz leczę, lecę, słuchajcie, ubrać jakiś strój czarny, żeby ten mój ciuszek też się zamienił w taki czarny. Mm, dobra, okej, okay, to takie coś. No i easy, ja już jestem cała czarna, słuchajcie. Teraz ym, przyda mi się bardzo taki make-up z czerwonymi oczami, ale pewnie nie ma tutaj takiego pająkowego. Make-upu, że mnóstwo oczu, więc wezmę takie, yy, jakie będą. Więc tak. O la! <laughs> są są takie! No, ja już wyglądam jak pająk, ja więcej nie muszę robić. Ale dobra, czy są tutaj takie mm, rzeczy, że się tutaj zaczepi na tył i taki pająk będzie ze mnie, wiecie, takie nogi pająka? Pamiętam, że w jakiejś grze takie bywały, w jakiejś grze. Ale to chyba nie tutaj. To sobie chyba sama wymyśliłam. No dobra, chyba to nie tu, więc ale spoko. Mamy dużo czasu, więc jeszcze jest opcja sobie to jakoś wynaleźć coś. Więc szukajmy, szukajmy. Tutaj są takie zwyczajne stroje, więc po prostu musimy szukać jakieś dodatki, słuchajcie. No i ja nie wiem, gdzie ja takie coś mogę dostać, ale sobie wymyśliłam. Teraz to ja już nie będę tego, słuchajcie, mojego pomysłu zmieniać, bo szkoda mi na to czasu. <laughs> nie chcę tego zmieniać. Widziałam, że ktoś też biegał jako czarny taki ludzik, więc boję się, że zgapi ode mnie. Albo lepiej się ubierze. Ej, a gdyby to sobie założyć, czy to w ogóle wygląda jak pająk? Nie, to jest w ogóle dziwne. Więc ja to usuwam. No dobra, pająk ma 8 nóg z tego, co kojarzę. A ja mam, słuchajcie, jakby 4, można powiedzieć. Więc szukam jeszcze coś innego. Czy tu coś będzie takiego? Raczej wątpię, więc no nie mam pojęcia. Lećmy jeszcze gdzieś indziej. Mamy 90 sekund, więc bardzo dużo czasu jak na takie coś. Um, hmm... gdzie by sobie tutaj załatwić jakieś takie dodatkowe nogi? Gdzie ja to bym mogła dostać? Dobra, pająk nie ma jakichś takich uszu odstających. Czy coś, więc y, chyba, słuchajcie, tyle. Chyba tyle. Tak mi się wydaje, że tyle. Um, no, jeszcze raz się tutaj przejdę, zobaczę. Szkoda, że ta koszula jest taka też czerwonawa, bo jakbym ją sobie założyła, to zawsze jakieś tam jeszcze dodatkowe nogi by były, co nie? A ja jej teraz nie mogę tutaj, słuchajcie. Pokolorować na czarny. To wcale w ogóle nie wygląda jak, słuchajcie, nogi. Więc idziemy gdzieś dalej. No tutaj nie ma niestety takich dodatków. Przykro mi bardzo, ale ja chciałam być pająkiem. Tak sobie wymyśliłam i chciałabym bardzo być tym pająkiem. Tylko szukam jakichś dodatków takich. Dlaczego tu nie ma dodatkowych nóg? Szkoda, bardzo szkoda. Tam też nie ma takich rzeczy. Dobra, lecimy tutaj. To są skrzydła. Skrzydła to są tutaj zawsze. Ej, takie coś jest spoko. Ale to też są skrzydła. No bo tak. Więc słuchajcie, nie będę miała nóg. Niestety. Tyle, taka ilość nóg musi wam wystarczyć. Także słuchajcie, to chyba mój y, najszybszy przebierany, y, przebierana rundka, słuchajcie. Chyba najszybsza. Serio. Ja już to nie wierzę po prostu. Ani nie muszę włosów, ani ciuchów. Nie no, sorry, ciuchy mam, spodnie mam na sobie czarne. Więc ja jestem już pająkiem. Zobaczymy, czy oni poznają po mnie, że ja się przebrałam właśnie w pająka. Zobaczymy. Ok e, Zgadujemy. A ja będę też się starać y, zgadywać, za co oni są przebrani. No, siemanko widownia. Dobra, zgadujemy. Zgadujemy, kto jest. Kim? Ha, ha, ha. Dobra, co to jest? Ej, fajne, ale ja nie wiem, co to jest. Ja nie mam pojęcia. Dajcie mi znać wy w komentarzach i wy też możecie właśnie z nami zgadywać. Na przykład, postać pierwsza i pierwsza runda. To jest to i to. A, wiedźma! O, ty, 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 dobre! Dobre to było, nawet nie pomyślałam o wieźmie. No przecież, zajączek, przecież zajączek też istnieje w ogóle w Minecrafcie. Ale słuchajcie, to mnie zgubiło, dlatego że ja myślę o tych takich złych postaciach. Wiecie, jestem pająkiem. Przepraszam, jestem pająkiem. Aha. <ś> Tak, byłam pająkiem, zgadza się. Ale to dzięki chyba temu czernemu yy, kolorze to poznaliście. I słuchajcie, oczach czerwonych. Ząbiak! Ej, no elegancko! Ząbiak, po prostu sztos. Mega ekstra. Ręka tak wyciągnięta i mina sam raz na ząbiaka. Naprawdę sztos. Jak na razie widzę, że ludzie nie mają tutaj e, problemu ze zgadnięciem. Tylko ta mm, wiedź mamy na początku, słuchajcie, endermanką. <laughs> Endermankową. Fajna Endermankowa. Fajnie to zrobiła. Naprawdę bardzo dobrze. Wy jesteście mega kreatywni. Serio. Fajnie się z wami gra w Fashion Famous. Dobra. Lecimy. Endermankowa tutaj była dziewczyna. Kto wygrał? Szkoda, że ja nie miałam dodatkowych nóg, ale okej. Okay. Pierwsze miejsce. No słuchajcie, wszyscy naprawdę genialnie się y, ubrali tutaj. Powiem wam. Y, w tej rundce... Ale to były chyba najlepsze stroje, pomijając mnie. Pomijając mnie, oczywiście. Tu tutaj to podium, naprawdę drugie, trzecie miejsce było zasłużone, ale ja jeszcze bym tutaj kogoś dodała zamiast mnie. Dobra, słuchajcie, lecimy do kolejnej rundki i tutaj też się przebieramy za jakiegoś MOBA w Minecrafcie. Ja w tym momencie muszę się zastanowić, kogo by tu wybrać. 3, 2, 1, czas, stat, dobra, i teraz tak, w głowie ja mam kurczaka, mam, słuchajcie, kota, ale to chyba byłoby za łatwe. Bany już był, więc nie chcę powielać. Myślę jeszcze o pszczółce jakiejś. E, tylko patrzę, czy tu by się znalazł jakiś taki dodatek właśnie dla pszczółki Chociaż tutaj w sumie takiego czegoś nie będzie Gdzie ja patrzę, gdzie ja patrzę No, kotem mogłabym być, to by była łatwizna Ale tak, musiałabym sobie zajść gdzieś tam Żeby sprawdzić, czy są ciuchy takie dla pszczółki na przykład Czyli e, czarno-żółte O jacie, o jacie, o jacie, o wow, o wow, o wow No czy ja nie jestem teraz pszczołą? Naprawdę uważam, że jestem pszczołą. Teraz jeszcze potrzebne mi są, słuchajcie, te skrzydła. Tylko, czy to też nie jest za łatwe, bo tak pszczoła to się średnio kojarzy z Minecraftem. No ale zombie, jak już był, pająk. Nie chcę za zakrypera. Nie chcę za zakrypera. Czy miałabym być kryperem? Czy będzie tutaj jakiś strój taki zielony? Taki fajny zielony? Ale fajny zielony, a nie, że będę wyglądać trochę jak kryper, trochę jak slime. Dobra, lećmy, lećmy, lećmy. I patrzmy. Ale lećmy teraz na tą taką zwyczajną część. A nie tutaj. Um, I patrzmy sobie na stroje. I patrzmy też od razu na skrzydła, słuchajcie. Bo jakieś skrzydła potrzebne są dla pszczółki. Tylko właśnie jakie. Uuu, to jest anioł. Okej, okay, to nieźle. Pozmieniały nam się tutaj trochę rzeczy. To jest Dracula. okej, okay, okej. Okay. To jest takie coś. No dobra, spoko. Yy, nie wiem, totalnie, które skrzydła by mogły być dla pszczoły. Yy, takie najbardziej neutralne by mogły być, powiem Wam. Więc wydaje mi się, nie wiem, że te. Nie, no bo to trochę jak wróżka wygląda. Jedne trzeba ściągnąć, te się ściągnie. Bez sensu nie podobają mi się te skrzydła. Jakieś dziwaczne one są. Ale dobra, niech będzie. Lećmy sobie jeszcze tutaj, bo ja bym chciała zobaczyć na przykład coś innego. Jak taki make-up dla pszczoły. O, ja się tutaj, słuchajcie, nie pokażę dobrze w tym odcinku właśnie. O, dobra, weźmy sobie taki make-up, a co tam? Ale, ale wy, słuchajcie, pokażecie skilla. Dobra, szukajmy jeszcze, ten ogień to fajny taki był. Szukajmy jeszcze coś innego. 86 sekund, może totalnie w ogóle, wiecie, ja zmienię koncepcję. Bałwanem też mogłam być, ale pomyślałam, że to chyba za łatwe by było. Ile tutaj jest w ogóle przebrań teraz świątecznych, a po świętach już dawno, ale dobra. E, no, słuchajcie. Tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili jeszcze z, y, ten, taki jeszcze jeden odcinek z takiego tematu Fashion Famous. Właśnie em, postaci z Minecrafta. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać. Bo ja bym mogła coś takiego jeszcze nagrać, ale to wy byście nam tutaj zadecydowali, za co dokładnie byśmy mieli się przebrać. A tutaj włosy, może dałabym jakieś inne, ale jakieś takie, one mi się tak średnio podobają. Zawsze mówię, że chciałabym jakieś inne włosy, ale jak już je wybieram, to mi się tak one nie do końca podobają. Yy, więc tak, może ja sobie je ściągnę, a założę te? Można, czy nie? Co, nie mogę? <laughs> to elegancko. Dobra, dobra. Więc o, to, to będzie ładne. Taka pszczółka ze mnie, słuchajcie. Tylko nie wiem teraz, czy czarne włosy, czy blond. Takie żółciutkie, nawet mogłabym powiedzieć. Dobra, okej, okay. niech będą żółciutkie yy, włosy. Dobra, jestem pszczołą, słuchajcie. Totalnie. No, nie pomyślałabym, że ja się w ogóle przebiorę za pszczołę z Minecraft'a, ale tak mi nagle to przyszło do głowy, ale naprawdę jest jeszcze dużo mobów, które moglibyśmy wykorzystać w tej grze, więc dajcie znać. Może byśmy sobie zrobili taką serię po prostu? Co wy na to? Piszcie w komentarzach yy, albo wymyślicie na przykład coś innego, żebyśmy się ubierali jakoś inaczej. A my zaczynamy nasz wybieg i wy też zgadujcie, też głosujcie. Fancia VitoBella idzie i kim ona jest? <laughs> pokażcie, pokażcie. Hmm... Nie do końca wiem. serio nie do końca wiem, kim ona jest. Czy to był golem? Ja też przecież za Iron Golema mogłam się po. ten zrobić. Przecież to była. agast. Nie, bo zamysł miałaś bardzo dobry. Tylko tutaj trzeba pamiętać właśnie o ograniczeniach w Fashion Famous. Więc jak najbardziej super. Ale tutaj nie wiem. Tu nie wiem. Co to? Kim byłaś, bo nie wiem. Liczę, że nam da znać w komentarzach. Kolejna osoba. Oj, nie wiem, czy tutaj jest coś takiego y, Minecraftowego. Więc, moim zdaniem, dam czwóreczkę, ale y, zobaczymy. Zobaczymy. Na miejsca. <grywy> Dobry pomysł. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejna biała osoba. I czy to jest gast? Bo ta mina chyba bardzo mi wskazuje na gasta, a szkielet. Szkielet można było troszeczkę też inaczej zrobić. Hmm, mógł być on szary. No właśnie, tutaj bardziej gast. Dobra, leci kolejna osoba i to jest jak? ale ma też szkielet widoczny, więc... Tutaj można było brać. A, zombie, no tak. Można było brać ten skin z kośćmi. Albo malować go na szary. Czy tam ubrać się na szaro? Nie wiem. Bałwan, jak najbardziej. Też myślałam o bałwanie. Ale nie chciałam aż tak. Lećmy dalej, zobaczmy, zobaczmy. No, mogłam nawet tych, słuchajcie, swoich wingsów nie ubierać na siebie. Bo one tak średnio pasują, słuchajcie, do. do właśnie tego. Więc tada! Mm, Twil. Tak, jestem pszczółką. Tylko wiem, że te skrzydła nie za bardzo pasują. Słuchajcie, do, do tego. O, teraz lecę. Szukałam to, tylko że się zagadałam. Dokładnie. A to. Kim jesteś? Ej, nie strój, szalony bardzo. Ale kim jesteś? Hmm. Nie do końca wiem. Nie do końca wiem, oj nie zdążyłam nawet zagłosować. Ciężko jest mi to stwierdzić, ale patrzmy dalej. To chyba koniec? Koniec. Jak wygląda podium? okej, okay, ja pierwsza, dalej Bałwan i dalej. Yy, albo Gast. Albo szkielet, ale raczej ja tutaj bym chyba stawiała na gasta. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasze podium. Może niekoniecznie trzeba było dawać te skrzydła, które ja miałam, ale nieważne. Dajcie znać w komentarzach: koniecznie, czy chcielibyście kolejny na przykład odcinek z Fashion Famous, gdzie ubieramy się za inne moby. I na przykład moglibyśmy zrobić tak, że to wy pisalibyście w komentarzach Bella ubierz się za to, Bella ubierz się za to I na przykład najwyżej oceniane wszystkie te komentarze Ja bym dwa wybrała I słuchajcie, za te dwa właśnie yy, mopki miałabym zadanie się przebrać w następnym odcineczku Dajcie znać, co wy o tym myślicie A ja widzę, że gra nam się zawiesiła Więc w tym momencie ja się z wami pożegnam Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca Subujcie kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem I wpadajcie na Bellasek a ja się z Wami żegnam. Pa-pa!